Siemaneczko widzowie, w dzisiejszym odcinku odpowiedź na Q&A. Wiem, że trochę późno daję odpowiedzi, ale no, chciałam zaczekać, aż będzie blisko 50 subów. Więc przechodzimy do odpowiedzi. Pierwsze pytanie, czy w nowym serialu będą maksymale? Jeśli chodzi o Transformers Apocalypse, to nie będzie serial, tylko film, a jeśli ci chodziło o te zdjęcia, co wysyłałem ze serialu Tate, to pewnie może będą, może nie. Takie jestem niepewny. Drugie pytanie. Jak serial będzie się nazywał? To jest trochę trudne pytanie, ale już po kilku dniach wymyśliłem tytuł. Fabuły jeszcze nie zdradzę, bo jeszcze cały czas jestem w fazie robienia pierwszego odcinka. Co jakiś długo, ale to jest naprawdę trudne. No to tytuł wymyśliłem. Transformers Sojusznicy. Po prostu będą tam kilka Decepticonów i kilka Autobotów w jednej drużynie. I coś tak chyba myślę nad nazwą tej drużyny... Botkony, coś takiego. Bo Optimus będzie, Bumblebee, jeszcze te postacie, co napisali w komentarzach. Na pewno będzie... Darkstrip i Knockout. A reszty to nie wiem. Czy będzie opowieść o Orion Pax? To nie wiem. Jeśli ci też chodziło o Transformers Apocalypse, to nie będzie. A jeśli ci chodziło o Transformers Serial 2, to jeszcze nie jestem pewien, bo jak cały czas mówię, jestem w fazie robienia głównej na razie strony. Sorki. Naprawdę to jest trudne. Naprawdę. Ale film już niedługo będzie miał swoją premierę. Już jestem w trakcie przygotowań. Dobrze, następne pytanie. Czwarte. Czy Scotch pojawi się w nowym serialu? Tak. Raczej nie. Jeśli chodzi o serial wodę, nie pojawi się. Nie pojawi. Może się pojawi w Transformers Apocalypse. Ale i tak już dużo postaci korzystałem i poza tym Scotch pojawi się w filmie, bo jest z innego uniwersum przyjdzie. Z tego Transformers od Wemsta Scorcha. I piąte pytanie od Super Primala. Kolejne pytanie. W jakim programie robisz nowy serial 2D? W Klicie. Jeśli nie wiesz, co to za program, polecam przejść na kanał Prozure, bo tam on mówi, jak robić takie animacje 2D. W ogóle się interesuje animacjami, ja się tam od niego nauczyłem, to i owo o Klicie. I właśnie tam będę robił Transformers Serial 2D, czyli Transformers Sojusznicy. Kolejne pytanie od innego tym razem widza. Dlaczego filmy będą się pojawiać w weekendy? Po prostu mam więcej czasu dla innych w prawdziwym życiu, prywatnym życiu, więcej czasu dla innych. Weekendy, bo też będę... No, w weekendy mam więcej wolnego czasu. Dlatego. Dobra, drugie pytanie. Czy Unicron ze twojego serialu pojawi się jako na przykład Galvatron? Trochę nie wiem, o co ci tutaj chodziło. No naprawdę nie wiem. Ale to nie będzie serial, tylko film. Bo Unicron nie zapowiedziałem w serialu 2D, więc proste rozumowanie. Galvatron to nie wiem, w jaki sposób miałby się pojawić, nie wiem. Może dasz jakiś pomysł? Dobrze, następne twoje pytanie, Grzegorz Dybowski. Co sądzisz o Transformers One? Jeszcze w ogóle nie było trailerów, ale póki co, z tego co wiem, to się zapowiada na bardzo fajny film.
No i mało wiedzy na wiele, w szczególności do tego filmu. Naprawdę chcę zobaczyć Transformers One. I ostatnie pytanie. Czy jesteś gotowy na Transformers Rise of the Beast za 25 dni? Już naprawdę nie ma 25 dni, ale no, saki, trochę się spóźniłem. No to jestem gotowy. Znaczy w miarę gotowy, jeszcze nie kupiłem biletu. Tak, i przypominam, premiera Transformers Rise of the Beast 9 czerwca. I koniec Q&A, do zobaczenia i cześć. A jeszcze piszcie jakieś fajne pomysły, to dam serduszko. I jeszcze jakieś fajne komentarze, dam serduszko.